nadmorskim okiem. Księżyc widoczny do połowy, pół księżyca. Pod nami lodowiec, a jeszcze niżej czarny staw. Przed nami łańcuchy. Troszkę wysoko jesteśmy. Nie, Daniele. Troszkę wysoko. Nie ma lekko. Dobrze, idziemy dalej. Daliśmy radę łańcuchy przejść. Nie, przed nami jeszcze kawał. Cześć. Cześć, cześć. Tu są łańcuszki. To przeszliśmy ten łańcuch. Ach, to był blues. Prawie jak u babci. Nie? Jak u babci. Żołądek mam w gardle. No. Dotarliśmy tutaj. Widok jak z bajeczki. Nie, Daniel? Powiedzmy. Jest niewiele do szczytu. Tak jest. To jest dowód, że tutaj jestem. Wysokość, trzeba przyznać, że imponująca. W dole morskie oko, bliżej czarny staw. Niebo czyściutkie. Chmury są gdzieś daleko. Nad nami niebo czyste. Z lewej strony jakieś mgły. A tutaj my na nie, nie? Tam mgła leci na nas. A tutaj my. Łańcuchy cały czas. Prawdziwy rajcik. Konkret. Mgły po słowackiej stronie. Jakieś swoje ścieżki masz? No już ostatnie. Ostatnie tchnienie tej góry. 100 metrów. Ostatnie 100 metrów. No Daniel, no. Jesteśmy tutaj. Jesteśmy. Jesteśmy rock'n'rollowcami. Tak?
No jak to za mną? Że nie ma szlaku. Chyba. Masz pan przyniósł w Bogdanowie? No. Na 400. A ja nie zajdę na tej. Korek. Korek. Wyjdź do góry. Niestety, no tak jest. Góry jest bardzo wąziutko, więc też, też będzie masakra. I w dół. Też korek. Jesteśmy zakorkowani. Dasz radę? Zakorkowani. 470. 2470 metrów. W dole. Czarny staw, morskie oko, schronisko. Na Słowacji mgły. Idziemy tylko tyle do szczytu. Spacerek. Spacerek, tylko kurwa, co tam się dzieje? No zobacz, no przepaść, się ludzie mieli. Ile pokazuje? 2,499? Szczyt zdobyty. Co? Że szczyt zdobyty pokazuje? Tak jest. Nie patrzyłem, no to już tam wiadomo. Pięknie, kochani. Szczyt zdobyty. Daliśmy radę. Przed nami Rysy Słowackie. Jesteśmy na szczycie Rys Polskich. 2,499 i 10 cm. Nie ma porządnej tablicy. Skrzynka na listy jest do Mikołaja. Tu jest jakiś tam słupek. Od strony Słowackiej mgła. Całkowita mgła, nic nie widać. Tutaj w zasadzie też jest Słowacja i tu coś widać. Przytaszczyłem tutaj taki tablet. Myślałem, że sobie puszczę tango w Psińco. Nie ma zasięgu, niestety. Tango na dachu świata nie udało się posłuchać, a o tym, żeby je tutaj zatańczyć, no to już całkiem nie ma mowy. O, paparazzi nam robią zdjęcia, wiadomo, no. Także idę jeszcze, pokażę z góry, jak wyglądają nasze wspaniałe jeziora. Tu. Dzięki za dobre jeszcze zdjęcie. Jak tutaj widoczek wygląda? Jest w dole. Czarny staw. A tam dalej morskie oko i schronisko. Udało się. Szczyt zdobyty.